Cześć, jesteśmy zespół Skowyt, obecnie w stanie zawieszenia, upadłości, Ługi i Janek. Upadłości, zawieszenia, ale idee, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, cały czas są żywe. Marcina Kornaka poznaliśmy przez naszego gitarzystę Arka. On, szukając patronatów na naszą pierwszą płytę, Achtung Polen, napisał m.in. do stowarzyszenia Nigdy Więcej. Pisał z Marcinem, nie wiedząc nawet, że z nim pisze. Marcin poprosił o podesłanie numerów oraz tekstów na płytę. Arek to zrobił, teksty się spodobały, muzyka się spodobała, no i tak logo Muzyki Przeciwko Rasizmowi znalazło się na naszej pierwszej płycie. Było to dla nas niezwykle ważne, no, gdyż wszystkie zespoły, które szanowaliśmy, lubiliśmy, miało to logo na swoich wydawnictwach, dlatego też istotne było dla nas, żeby znalazło się również i u nas. To warto, myślę, powiedzieć też wprost, że pod koniec lat 90. jakby i sam Marcin, i całe stowarzyszenie to była naprawdę kultowa instytucja dla wielu z nas, kiedy byliśmy totalnymi dzieciakami jeszcze przed 20. To był właśnie pierwszy impuls, jakby jego działalność, działalność stowarzyszenia to był pierwszy impuls do własnego działania, do pójścia na pierwszą manifestację, do sprzeciwienia się postawom faszystowskim. Także kiedy potem przy okazji wydawania płyty Skowytu osobiście go poznaliśmy przez Arka, to byliśmy przeszczęśliwi, bo było to jakieś też takie spełnienie fajnych, młodzieńczych naszych, może nie marzeń, ale no po prostu poznać kogoś z tej ekipy. Czegoś, z czym się utożsamiamy. Czegoś, z czym się utożsamiamy, tak. Dla nas to było po prostu spełnienie się w tej naszej postawie. Niestety Marcina Kornaka już z nami nie ma, bardzo żałujemy, ale to nie znaczy, że idee, które zapoczątkował, czy inicjatywy, które wymyślił, nie mają znaczenia. One nadal mają znaczenie, dla nas są bardzo ważne i dlatego zdecydowaliśmy się przekazać dwie piosenki na winyl, który Stowarzyszenie Nigdy Więcej planuje w najbliższym czasie wydać. Pamiętam scenę nazi-rockową, można ją tak nazwać, czy skinheadowską z lat 90. To było zupełnie inne zjawisko niż teraz. To było zjawisko tak naprawdę marginalne, subkulturowe. Oczywiście skinheadzi pojawiali się na koncertach, potrafili rozbijać imprezy punkowe. Natomiast to wszystko było zamknięte tylko w tym takim schemacie subkulturowym. To były ganianki po Starym Mieście 11 listopada. Pamiętam, że moja pierwsza manifestacja, w jakiej kiedykolwiek wziąłem udział, to była manifestacja pod nazwą Rozwalić Marsz Faszystów. Myśmy wtedy tam w około 200 osób ganiali się ze skinheadami po Starówce, których zresztą było wtedy może 50 tak naprawdę. Nie stanowili jakiejś wielkiej siły. Było to podziemie. Było to podziemie zarówno w muzyce rockowej, jak i ogólnie w szeroko pojętej subkulturze tamtych czasów. Jednak lata 90. dosyć mocno były wolnościowe wśród młodzieży. To był ten moment zachwytu Europą. Myśmy wszyscy tak naprawdę tęsknili za czymś, za tym zachodem mitycznym. Więc ta scena nazi rockowa, ona nie była wtedy jeszcze jakoś strasznie rozwinięta. Urodziłem się na przełomie systemów. Nazywaj mnie jak chcesz, a nie próbuj mnie oceniać. Nie mam nic do stracenia, nie mam nic do zyskania, nie mam nic do powiedzenia, ale gadam i gadam i gadam. To, co widzimy dzisiaj, to jest kompletne przepoczwarzenie tamtych zjawisk, ponieważ dzisiaj ta subkultura się przepoczwarzyła tak naprawdę w mainstreamowy nurt. Te wszystkie jakieś ruchy narodowe, nacjonalistyczne, patriotyczne, tożsamościowe, to są ci sami ludzie, którzy w latach 90. biegali we flekach i w glanach. Tylko teraz zamienili fleki na garnitury. Teraz zamienili fleki na garnitury, weszli do polityki. Myślę, że tutaj wiele do zarzucenia można by mieć i partii rządzącej, i kilku innym partiom, które wzięły ich pod swoje skrzydła. Boję się twoich marszów. 11 listopada. Chyba wiesz, o czym mówię. Flaga Polski, a w ręku petarda. Tu warto powiedzieć, że jak my byliśmy w liceum, czyli ludzie 30+, powiedzmy, szeroko pojęte 30+, to klimaty, jakie wtedy planowały, to wolność, jakaś taka różnorodność, takie dojrzenia bardziej
no, nie chcę tutaj mówić proeuropejskie, tak, ale jakby... Ale trochę na tym się to też zasadzało, tak. Takie bardziej wolnościowe, a teraz taka była, powiedzmy, w cudzysłowie moda, trend. Teraz mamy trend właśnie na jakieś takie bardzo, w cudzysłowie, patriotyczne klimaty, natomiast no, ten patriotyzm jest taką przykrywką trochę do jakiegoś takiego agresywnego nacjonalizmu i ksenofobicznych postaw, jakichś takich antyimigranckich, antyludzkich, można by powiedzieć. Tak, to znaczy jest trochę tak, że ludzie, którzy kiedyś biegali po Starówce jako skinheadzi, ewoluowali, oni weszli do polityki, założyli krawaty, porozumieli się z partiami, natomiast na ich miejsce na ulicy weszła nowa młodzież, która jest bardzo podatna na te hasła, daje się manipulować, łapie się na ten cały taki pociąg z żołnierzami wyklętymi, z tymi wszystkimi hasłami, śmierć wrogom ojczyzny. Tak jakby naszej ojczyźnie w tej chwili zagrażał jakiś wielki wróg, którego my musimy znaleźć i zlikwidować. To jest jakby tu właśnie po stronie młodzieży widać, jak bardzo to weszło do mainstreamu. Widzimy ludzi, którzy być może nie są żadnymi faszystami, nie są żadnymi nazistami, ale są podatni na te hasła, chodzą w tych koszulkach, pomagają je propagować i oni niestety padli łupem tej starej ekipy, która dorosła i cynicznie ich manipuluje. Jest dosyć istotna różnica między sceną, nazwijmy to, nazistowską dzisiaj, a kiedyś. Kiedyś, znowu wrócę do tych tematów subkulturowych, kiedyś muzyka nazistowska, czy protofaszystowska, to był fenomen kulturowy. No, spotykało się 50 skinheadów, ewentualnie 50 jakichś nazi metalowców, gdzieś w jakichś piwnicach i to były takie po prostu koncerty, no bardzo undergroundowe. One rzadko kiedy wychodziły poza podziemie jakieś kompletne muzyczne. Natomiast dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Muzyka faszystowska, nazistowska przybrała trochę inne nazwy, trochę inne barwy. Dzisiaj dużo mówimy o roku tożsamościowym, roku narodowym, patriotycznym. Koncert, który tutaj wejdę ci słowo, sorry, koncert, który był organizowany przy okazji Marszu Niepodległości ku Niepodległej. Były zapraszane zespoły z Polski, z Europy, totalnie faszystowskie, a jakby... Wszystko to było przedstawione jako po prostu patriotyczna akcja. Tak, pod płaszczykiem patriotyzmu. No, nazwa koncertu ku Niepodległej, tak? No tak. A zespoły takie no, ewidentnie odwołujące się tutaj do faszystowskiej retoryki. Tak. No to się niestety wszystko pozmieniało i dzisiaj bardzo trudniej jest tropić te zespoły, bo one właśnie przybrały takie szaty patriotyczne, natomiast trucizna pozostaje ta sama. Znaczy, jeśli ja idę na koncert tożsamościowy, ale dowiaduję się tam, że są wrogowie białej rasy, to nie ma nic wspólnego z żadnym patriotyzmem, tylko to jest po prostu stary, dobry faszyzm, nazizm. Ja nigdy się nie wdaję w jakieś specjalne tutaj dyskusje akademickie, co jest czym. Ogólnie to jest przekaz po prostu faszystowski. Niestety nie tylko rock to dotyka. Jest też hip-hop, który ma całe brunatne oblicze, co jest w ogóle jakimś totalnym absurdem, bo przecież to jest czarna muzyka. Hip-hop nawet bardziej chyba. Hip-hop nawet bardziej niż rock, ale i w rocku są dosyć mocne tendencje. Problem rozlał się bardzo szeroko. Ja ostatnio byłem na koncercie Dezertera z Niką, która powiedziała fantastyczną mowę antyfaszystowską i dookoła mnie stali jacyś tacy młodzi ludzie, którzy chyba nie do końca wiedzieli, gdzie się znaleźli. Oni byli bardzo zbulwersowani, że Nika i Dezerter propagują postawy antyfaszystowskie. Pamiętam, że to był dla mnie szok. Muzyka ma bardzo ważne zadanie, mianowicie muzyka uświadamia. Jeżeli fajne zespoły grają z fajnym przekazem, mogą dotrzeć tym do słuchaczy, do młodzieży, do różnych ludzi i pomóc temu przekazowi bardziej zaistnieć w szerokiej świadomości. Poza tym muzyka ma też taką właściwość, że dodaje siły tym, którzy mało wierzą w siebie. Jeśli jesteś z małego miasta, interesujesz się takimi postawami jak antyfaszyzm, to najczęściej masz bardzo pod górkę. Musisz się mierzyć z wieloma przeciwnościami. Między innymi czasami są to nawet miejscowi naziści, którzy potrafią cię fizycznie atakować. I dla takiego młodego chłopaka czy dziewczyny z małego miasta nagle to, że jakiś Skowyt, czy tym bardziej Dezerter albo inna duża kapela otwarcie i głośno mówi nie, koniec, nie ma żadnego faszyzmu, to jest wielka siła i taka obietnica, że może być lepiej, skoro są gdzieś jacyś ludzie, którzy głośno o tym mówią, to może ja też jestem w stanie coś zrobić w swoim mieście, w swojej okolicy. Rewolucja zaczyna
się w twojej głowie. Za darmo hej nie dostaniesz wersji próbnej na App Store. Rewolucja zaczyna się w twojej głowie. Nie zaczyna na wystawie w centrum handlowym. Rewolucja zaczyna się w twojej głowie. Sam musisz decydować i dokonać.